Już krapeczka się świeci, tak? Tak, droga do Krakowa na przystanku. Skorzystaliśmy z stacji paliw, na której za złotówkę każdy, który mógł, poszedł tam narobić. Niektórzy nawet, myślę, powinni wydać więcej albo jeszcze dostać dopłatę za sprzątanie. Tak, tak. W każdym bądź razie atmosferka, że aż hej. Ewa się zagubiła. Lubień. Widzimy, że jesteśmy na skrzyżowaniu autostrady tej tak zwanej Zakopianki na wysokości zjazdu Lubień. I jedziemy, podziwiamy widoki. Szczęście, że ciocia Ewa jest opróżniona, wypróżniona i leciutko nam jest jechać. Nawet i samochód pewnej toalety doznał. Wymyliśmy go. Ciocia miała przylecieć z deską, to byśmy tą deskę też wymyli, ale surfing nie na ten czas. Deska. Danusiu, zaś jakie ładne widoki tu. Na tę stronę śnieg nie pada i słońce wysuszyło ten śnieg. On może tu spadł, ale to jest taka właśnie od strony słońca droga. Proszę zobaczyć, jakie ładne widoczki przed nami. Kierunek Kraków drogą S7. Pewno jeszcze 47 km, a więc około 50 minut, bo to różnie bywa z korkami tutaj, ale lecimy, lecimy lżejsi, bo o to, co ciocia tam zostawiła. A do torebki nie zostawiłaś, ciocia? Miałam tu torebkę. To dobrze, to ja w każdym samochodzie się zaglądałam. Ale nikt tak nie sprząta jak te właśnie wyszkolone w Szkocji osoby, te tam zapindalają nawet tam, gdzie ten zapach, kuleczki tam wybłyszczone, babeczki inne weszły, mówią, o, to jest obsługa. Nawet pomyślały, że kobieta korzystająca z toalety pracuje na niej, bo tak wybłyszczała tę toaletę. Niemniej jednak, proszę zobaczyć, myślę, ze 16, Kraków, 46, 2, Warszawa, 342 km. Muzyczka sobie zagina, RMF FM, a my dalej po drogach zakopiańską. Jedziemy po drogach właśnie Małopolski, typową zakopianką. Daj Bóg, żeby tak dalej było i słonecznie, i na drodze niezbyt tłoczno. Pcim, proszę, Pcimiu. Pamiętacie Państwo, ile żartów jest w Pcimiu wielkim, małym i tak dalej. To ten Pcim teraz objeżdżamy. Tam jakie widoczki, tam górki. Dziewczyny z tyłu śpią, leżą, leżakują, odpoczywają, a my sobie naginamy.